Państwa, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na posiedzenie Odrębnej Komisji do Spraw Prac Doktorskich poświęcone obronie publicznej, obronie rozprawy doktorskiej pani magister Aleksandry Starskiej pod tytułem Budowa doświadczeń klientów banków detalicznych. Proszę pozwolić, że stwierdzę na początku prawomocność naszego posiedzenia. Mamy kworum, a więc wszystkie uchwały będą prawomocne. I zgodnie z przyjętą w kolegium naukowcą tradycją, poproszę promotor do spraw doktorskich panią profesor Dobiegałę Koronę o przedstawienie sylwetki doktorantów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Starska ukończyła SDH, kierunek stosunki międzynarodowe. Ukończyła także studia doktoranckie w kolegium SDH, w Kolegium Zarządzania i Finansów z zakresu nauk o zarządzaniu. Następnie też studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. W tym czasie pracowała w biznesie w działach marketingu firm, takich jak Bank Millennium oraz Bank Hotel, a także wyspecjalizowanych firmach zajmujących się doradztwem w budowie doświadczeń, jak Academy of Service Excellence, gdzie między innymi prowadziła szkolenia z zakresu obsługi klienta, budowy doświadczeń marketingu, a także w firmie prowadzącej badania marketingowe ABR Cessna. Doktorantka opublikowała szereg rozdziałów w różnych książkach lub wydawnictwach systematycznych. Jest autorem rozdziału w książce pod moją redakcją i pana Doligalskiego pod tytułem Zarządzanie doświadczeniem klienta. W książce Zarządzanie wartością klienta, pomiar i strategia. Następnie artykuł Zarządzanie doświadczeniem klienta online oraz tworzenie wartości dla klientów i budowa doświadczeń klientów w sektorze bankowości detalicznej w Polsce w zeszytach naukowych Politechniki Śląskiej. Zeszyty Organizacja i Zarządzanie. Następnie w tym samym kwartalniku, w kolejnym okresie opublikowała kolejny artykuł Działania banków detalicznych podejmowane w social mediach. Złożone też do druku kilka publikacji, takich jak Widowiskowość korporacyjna, CLV banków detalicznych, badania doświadczeń użytkownika w poszukiwaniu perspektywy klienta, interakcji z systemami informatycznymi oraz mapowanie podróży klienta jako metoda badania doświadczeń klienta. I to są rozdziały złożone do książki, której redakcją, którą naukowo która wyjdzie pod redakcją naukową pani profesor Milii Czerniak i być może moja. Wykaz nagród, wyróżnień i stypendiów. Otrzymała stypendium CEMS, MIM, Master in International Management w latach 2002-2005. Też wygłosiła referaty na konferencjach naukowych, na seminariach związanych z prezentacją przewodu doktorskiego, a także w seminarium Aksjologia Zarządzania w naszym kolegium 15 kwietnia 2015 roku pod tytułem Innowacyjność firm regionu Zatoki San Francisco. To dziękuję bardzo. Dziękuję pani profesor. Proszę pozwolić mi krótko przedstawić przebieg przewodu doktorskiego pani magister. Przewód doktorski magister Aleksandry Snarskiej został uczczony na posiedzeniu Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w dniu 29 października 2015 roku. Tytuł przyjęty rozprawy badania doświadczeń klientów banków detalicznych,
dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Na promotora pracy powołana została pani profesor Barbara Wigała-Korona. W dniu 27 października 2016 roku Rada Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie uchwały nr 17 powołała na recenzentów o sprawy doktorskiej pani magister Aleksandry Znackiej, panią profesor Edytę Rudawską z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz panią profesor Różenic Czerniak z Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Kotkowskiej. Bardzo serdecznie witam panią profesor na naszym posiedzeniu. Recenzenci złożyli pozytywne recenzje pracy, zakończone wnioskiem o dopuszczenie magister Aleksandry Snarskiej do publicznej obrony. W międzyczasie pani magister Aleksandra Snarska złożyła egzaminy doktorskie z zarządzania ekonomii oraz języka angielskiego, oczywiście z wynikiem pozytywnym. W związku z pozytywnymi recenzjami i zdaniem przez doktorantkę egzaminów doktorskich, Rada Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w dniu 23 marca 2017 roku uchwałą nr 59 przyjęła rozprawę magister Aleksandry Snarskiej pod tytułem Budowa doświadczeń klientów banków detalicznych i dopuściła do publicznej obrony jako rozprawę w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. I teraz poproszę panią magister o przedstawienie głównych założeń rozprawy detalicznej. Tak, praca jest zatytułowana Budowa doświadczeń klientów banków detalicznych. Tutaj warto na początku nadmienić, że temat ten potocznie jest nazywany zarządzaniem doświadczeniem, jednakże komisja pewna tego, że słowo zarządzanie nie powinno być używane w odniesieniu do doświadczeń klienta, poprosiła o nazwę budowa doświadczeń klientów banków detalicznych. Skąd wzięła się ta koncepcja? No, ma to związek między innymi ze zmianami w otoczeniu zewnętrznym firmy w XXI wieku, nad którymi chyba nie ma sensu, żebym się bardzo rozwodziła. No, oczywiście wiadomo, że nastąpiło nasilenie globalnej konkurencji, turbulencji otoczenia przy jednoczesnym wzroście złożoności tego otoczenia. Firmy działają przy nadmiernych zdolnościach produkcyjnych. To zjawiskiem, które miało największy wpływ na powstanie gospodarki doświadczeń, miało też zjawisko komodytyzacji towarzyszące wszystkim tym zjawiskom oraz, co najważniejsze, wzrost siły przetargowej klienta w łańcuchu wartości, który miał związek z pojawieniem się nowych kanałów komunikacji, gdzie klienci mogą wyrażać swoje opinie jednocześnie do 5000 osób nawet. Zjawiska takie jak crowdsourcing, serwisyzacja gospodarki pojawili się wcześniej, pojawili się programy lojalnościowych CRM-ów. Bardzo charakterystycznym dla gospodarki doświadczeń jest omawianie szeroko obsługi wielokanałowej, które ma związek ze wzrostem interakcji, zwłaszcza w bankowości, gdzie na skutek pojawienia się gospodarki cyfrowej klient może kontaktować się ze swoim bankiem 60-70 razy w ciągu miesiąca, nie tak jak kiedyś, kiedy ewentualnie raz na jakiś czas chodziło się dokonać przelewu. Temat ten jest powiązany też z zarządzaniem procesowym, podróżą klienta, no i pojawieniem się przede wszystkim takiej kategorii łatwości obsługi, którą zajmuje się dziedzina zwana usability. W piramidzie wartości klienta ta łatwość obsługi zaczyna nabierać, zwłaszcza w przypadku produktów interaktywnych, kluczowego znaczenia. Może nawet stawać się czasem dominującym poziomem wartości, który może uniemożliwić sukces rynkowy produktu. I o łatwości obsługi mówi się o wiele więcej niż o prawdziwej wartościowości produktu, przy prawdziwej przyczynie dokonania zakupu. Rośnie zainteresowanie budową doświadczeń bankowości. Tu trzeba przyznać, że jest masa raportów na ten temat, robionych przez najbardziej renomowane firmy doradcze. Temat ten przenika także do akademii, jednak zainteresowanie jest nieco niższe. Tu warto zauważyć, kluczową rolę w rozwoju dziedziny odgrywa Forrester Research, ale interesują się nim także Boston Consulting Group, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Accenture i specjalne firmy wyspecjalizowane jak Beyond Philosophy na przykład, albo Rogers & Peppers Group. Temat przenika do akademii, jednak cieszy się tam mniejszym zainteresowaniem. Ma to też związek z tym, że w zaistniałych warunkach chwilowej przewagi konkurencyjnej, bo wiadomo, że mówimy obecnie o zaniku przewag konkurencyjnych, w tej chwili badacze amerykańscy, tacy jak pan John Kotter przykładowo, stwierdzili, że obecnie czas odnawiania strategii trwa około roku i w tych warunkach chwilowej przewagi konkurencyjnej, co ustaliła w swoich badaniach profesor Rita McGrath,
konieczna jest jakiś czas od nowa. Z jej badań wyniknęło wyraźnie, że relacje z klientem są jedną z niewielu stałych z głównych źródeł wewnętrznej stabilności w firmie. Firmy, które osiągały ponad przeciętne wyniki, ewoluowały razem wraz z potrzebami swoich klientów, oferując im unikalne doświadczenia albo rozwiązania dla ich problemów z miejsca produktów i usług. No w efekcie następuje coś, co nazwano stopniowym przenoszeniem lokusu strategii w stronę marketingu i obsługi klienta. Z czym się wiąże konieczność inspiracji pracowników przez cele marki, koncentracja pracowników na kluczowych priorytetach, tworzenie zwinnych międzyfunkcyjnych grup oraz budowa zdolności organizacyjnej, o czym mówię zaraz trochę więcej. Skąd się wzięła ta koncepcja budowy doświadczeń klientów? A mianowicie ona tak naprawdę wyewoluowała z marketingu przeżyć. Tak bezpośrednio wzięła się z niego. Marketing przeżyć opowiadał o takiej swoistej teatralizacji w działalności firmy, o pobudzaniu emocjonalnym klienta, o wywołaniu w nim zachwytu poprzez swoistą teatralizację, poprzez ubieranie nawet kostiumów w placówkach sprzedaży. I stopniowo do tego tematu dołączana była powiązana z łatwością usług i doświadczenie w zdalnych kanałach kontaktu. Ta dziedzina narastała, aż w końcu odłączyła się od marketingu przeżyć i połączyła swoje siły z jakością usług w nowej gospodarce. Z jakością usług, zarządzaniem procesowym, z projektowaniem przemysłowym. Nawiązuje też często do marketingu partnerskiego, do lojalności klienta, a także do innowacyjności. Połączenie i ewolucja dorobku tych różnych dziedzin, które wymagają stanowczo redefinicji w nowej gospodarce, w gospodarce internetowej, zaowocowało powstaniem szkoły doświadczeń. Jakie są jej cechy charakterystyczne? Na pewno orientacja rynkowa, koncentracja na zewnętrznym otoczeniu firmy, zwłaszcza na klientach i szybko zmieniających się potrzebach. W przypadku lojalności jest ona budowana już nie w oparciu o CRM-y, ale o przedkładanie potrzeb klienta ponad własne. Bardzo dużo mówi się o empatii w projektowaniu doświadczeń. Stosuje się zaawansowane metody jakościowe w badaniach doświadczeń klientów. Przykładowo badania antropologiczne, mapowanie doświadczeń. Pojawiła się gospodarka internetowa, która doprowadziła, zwłaszcza w przypadku bankowości, do digitalizacji. Nastąpił ten wzrost interakcji, o którym mówiłam. Pojawiła się obsługa kanałowa. Doświadczenie stało się w tej sytuacji czymś krytycznym dla przetrwania niektórych banków. Uwzględnienie czynników emocjonalnych oraz nacisk na łatwość obsługi, jak już mówiłam. Czyli wychodzimy ponad tą podstawową wartość, użyteczność produktu, jak już definiowano dotychczas. Łatwość obsługi staje się bardzo ważna i nacisk na czynniki emocjonalne, na pozytywne emocje w relacjach z firmą. Kultura, procesy, struktura organizacyjna i przepływy wiedzy skupione wokół osi klienta, o tym za chwilę. Firmy te charakteryzuje zdolność zwinnej rekonfiguracji zasobów w odpowiedzi na zmiany potrzeb nabywców. Czyli muszą one działać elastycznie. Ich celem jest bardziej rozwiązywanie problemów klienta niż sprzedaż. A empatia w działaniu jest kluczowym imperatywem. Jeszcze tam na czole zestawiłam określenia, znaczy nazwy tego tematu, które jeszcze nie uzyskały jednego dominującego określenia. To jest na przykład Customer Experience Management, Customer Centricity, Customer Centric DNA, Customer Focus, czyli zarządzanie z perspektywy od zewnątrz, outside in. Teraz już przejdę do prac. To był taki wstęp, żeby scharakteryzować tą szkołę doświadczeń, bo ona może być nie wszystkim do końca znana. Teraz jeżeli chodzi o pracę, ma ona trzy części. W pierwszym staram się scharakteryzować doświadczenie jako wartość dla klienta. W pierwszym rozdziale jako wartość dla klienta jako kategorię marketingową i również podstawowe definicje przytoczyć. W drugim rozdziale przechodzę już ściśle do bankowości detalicznej, która jest tematem tak obszernym. Doświadczenie bankowości detalicznej jest tematem tak obszernym, że w zasadzie można pisać wyłącznie na ten temat, pomijając te aspekty ogólne odłączone od tego sektora. W drugiej części pracy piszę już o dostarczaniu wartości klientom. Tu opisuję platformę doświadczeń, która jest moim własnym modelem, ale oczywiście powstał on z połączenia kilku modeli ośrodków badawczych, które się nim zajmują, więc nie jest to oczywiście moje odkrycie. Na początku piszę o projektowaniu doświadczeń, a w następnej części o dostosowaniu organizacji do ich dostarczania, o budowie zdolności organizacyjnej, na przykładzie Banku ING Bank Śląski. Tutaj weryfikuję cztery pierwsze hipotezy. No i w ostatnim rozdziale sprawdzam, czy to się opłaca.
Mianowicie, czy wartość dla klienta, czy wartość dla klienta tworzy, tworzy wartość w formie wyników finansowych, czy przykładowe wyniki finansowe. Szukam korelacji między doświadczeniem a wynikami finansowymi banków detalicznych i tutaj weryfikuję następne 5 hipotez. Jakie są cele pracy? Zbadanie kwestii związanych z budową doświadczeń w branży bankowej, w szczególności czynniki umożliwiające budowę pozytywnych doświadczeń, praktyki, jakie podejmują banki celem ich budowy, wpływ pozytywnego doświadczenia klienta na wyniki finansowe firmy, wpływ relacji z klientem na wartość kapitału intelektualnego banków detalicznych oraz w jakim stopniu budowa doświadczeń prowadzi do poprawy satysfakcji klientów i wzrostu lojalności, a w efekcie wartości klientów dla firmy. Tutaj uznałam, że mamy dwie luki badawcze. Pierwszą jest brak badań na temat poziomu wdrożenia modelu strategicznej obsługi klienta i zaawansowania banków w budowie pozytywnych doświadczeń w Polsce. I luka badawcza numer 2 nie stwierdzono, czy banki polskie potrafią przykładać wysoką wartość dla klientów, wartość klientów dla firm. Mam tutaj na myśli wyniki finansowe i pozyskane, a także efektywność działania. Hipotezy porządkowo odległy w autoreferacie, więc nie wiem, czy mam je odczytywać, ale w hipotezie pierwszej sprawdzałam, czy banki w ogóle podejmują, czy wdrażają platformę doświadczeń, którą za chwilę pokażę. Następnie, czy mają systematyzowane podejście, czy są wdrożone procesy, czy powołano odpowiednie, czy upoważniono odpowiednie osoby. Banki polskie prowadzą badania klienta, operacjonalizują ich wyniki na działania mające na celu poprawę doświadczeń. Oraz banki liderzy podejmują różnorodne działania na rzecz poprawy procesów wewnętrznych, celem tworzenia wartości dla klientów. Te hipotezy zweryfikowałam w studium przypadku banku ING, więc oczywiście one nie mogą zostać uogólnione. Natomiast na przykładzie tego banku prześledziłam, w jaki sposób wdrażana jest ta platforma doświadczeń. W drugim badaniu, analiza regresji, badanie ilościowe. No, sprawdzałam wpływ na pozyskanie, na wyniki finansowe. Ustaliłam też strukturę, jaką ma polski rynek względem doświadczenia i wielkości banków tak naprawdę. To jest dosyć ważne, bo ze względu na tą strukturę trochę nie ma sensu badanie korelacji wyników finansowych inaczej niż w ujęciu dynamicznym, czyli wzrostu udziału we wzroście. To zaraz pokażę. Budowa pozytywnych doświadczeń pozwala na podniesienie marż, to niestety zostało zweryfikowane negatywnie, no i ma wpływ na sprawność działania. Efektywność i sprawność działania, metody badawcze, w części teoretycznej oczywiście był to przegląd literatury, analiza wtórnych źródeł badań na temat budowy doświadczeń w sektorze bankowości detalicznej. W przypadku case study była to pogłębiona ankieta z pracowniczką Departamentu Doświadczeń. Uznałam, że analiza sprawozdań zarządu, zwłaszcza dodatkowo raportu CSR, przyniosła dużo więcej informacji niż ta ankieta. W ankiecie pracowniczka się oceniła troszeczkę bardzo pozytywnie, sąd tak patrzyłam na tą ankietę troszeczkę kątem oka, a sprawozdanie zarządu, gdzie piszą również o doświadczeniach, uznałam za wywiad z zarządem, bo w sprawozdaniach zarządu banka i Jagodem raportuje bardzo dużo informacji na temat tego, dlaczego są najlepszym bankiem dla klientów, czyli jak poważnie podchodzą do jakości, do badań jakości, do wdrażania najlepszych praktyk w tym zakresie. I druga część to analiza korelacji satysfakcji klientów wyrażonej przez Net Promoter Score z wynikami finansowymi banków detalicznych. Tutaj chciałam pokazać, przed przystąpieniem do odpowiedzi na hipotezy, chciałam tylko w skrócie pokazać, jak wygląda platforma budowy doświadczeń. Składają się na nim dwa procesy. Jednym z nich jest projektowanie doświadczeń, to jest pojedynczy projekt, wyszedł od wyboru grup docelowych, następnie audyt doświadczeń, czyli badania, definicja strategii doświadczenia, projektowanie doświadczeń i komunikacja doświadczenia oraz budowa zdolności organizacyjnej, która odwołuje się do monitoringu doświadczeń, do zmiany struktur władzy, do odpowiedniego kształtowania elementów twardych organizacji, takich jak aktywności, procesy, informacja, do budowy kultury, na orientację na klienta i wspieranie ciągłej innowacyjności. Teraz przechodzimy do hipotez. Tutaj właśnie budowa zdolności organizacyjnej jest opisana na przykładzie ING. Banki liderzy podejmują działania na rzecz pozytywnych doświadczeń klientów.
licytacja jest pozytywna ze względu na to, że praktycznie na każdym etapie Banka Indywidua wykazuje i raportuje sporo działań mających na celu budowę pozytywnych doświadczeń klientów. W zasadzie można wyróżnić w tej budowie zdolności organizacyjnej cztery takie kluczowe procesy: od uświadomienia, przez monitoring, który staje się siłą napędową innowacyjności doświadczalnej, poprzez reorganizację elementów twardych w taki sposób, żeby łatwo i sprawnie tych doświadczeń dostarczać, a następnie budowę kultury organizacyjnej, którą składają się orientacja na klienta i promocja współpracy. Oczywiście Banka Indywidua ceni się wysoko na każdym z tych etapów. Elementy twarde, tutaj widać kulturę, troszeczkę niżej ocenili. Banka Indywidua przykłada znaczną uwagę do budowy doświadczeń klientów. Oczywiście w komunikacji zarządu bardzo często się pojawiają jakieś informacje na ten temat. Nacechowany jest językiem troski o klienta. Powołano też departament specjalny, który zajmuje się doświadczeniami dyrektora do spraw klientów, czyli customer officera. Nadano mu uprawnienia międzydepartamentalne. Bank bardzo ściśle monitoruje doświadczenia, wspiera innowacyjność doświadczalną, raportuje nawet, jakie produkty powstały w wyniku zgłoszeń klientów. Zarządzanie procesami oraz infrastrukturą IT także uwzględnia potrzeby klienta, jego perspektywę. Usystematyzowane podejście do budowy pozytywnych doświadczeń. Na przykład w banku ING weryfikacja jest pozytywna, a chodzi o to, że powołano departament jakości obsługi klienta, dano mu odpowiednie upoważnienia, wdrożono procesy zarządzania doświadczeniem. Program opiera się na bardzo silnym zaangażowaniu różnych jednostek w ramach organizacji, czyli różne departamenty się tam angażują, między innymi procesy, marketing, jakość i sprzedaż. Wyznaczono budżet i procesy dla tych projektów. Wszystkie powyższe obszary zostały ocenione na 100% przez pracownicę banku. Słabiej oceniono udział poszczególnych departamentów w tworzeniu doświadczeń klienta na własną rękę oraz inicjatywy oddolne, ale można uznać, że w przypadku, kiedy istnieje sformalizowany proces, to możliwe, że to nie jest tak do końca potrzebne, jeżeli istnieje departament, który się zajmuje. Ale wyższe kierownictwo także tym inicjatywom udziela wsparcia. Kolejna hipoteza dotyczyła prowadzenia monitoringu doświadczeń i operacjonalizacji ich na wyniki celem poprawy doświadczeń klienta. Jeżeli chodzi o metody badania doświadczeń raportowane przez ING, to w żadnym innym banku nie spotkałam szerszej ich, większej różnorodności. Prowadzą zarówno badania promoter score, badania mystery shopping, badania mystery calling, badają doświadczenie na stronie internetowej. Kiedy tworzyli swój serwis internetowy, ostatnio była jego reforma, to prowadzili testy na około 1500 użytkowników. I on nie zostanie doceniony tak jak serwis, tak jak IRSync na początku, który był wyposażony w nowinki technologiczne,